Z różnych stron pojawiają się badania dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Różne instytucje, fundacje publikują swoje raporty. A co na ten temat myśli psychoterapeuta, psycholog i wielki przyjaciel dzieci? Zapraszam na rozmowę z osobą wyjątkową, a więc zaczynamy. A w studiu witam pana profesora Mariusza Jędrzejko. Witam serdecznie. Kłaniam się Państwu. Dzień dobry. E, profesorze, pomijając pana burzliwą biografię i to, że z niejednego pieca pan chleb jadł, w związku z tym zapytam o rzecz, która troszeczkę wychodzi jakby poza zakres pana zainteresowań, poza zakres pana zawodowych e, dzisiaj zainteresowań i pracy. Mianowicie, no, media żyją y, bulwersującym aktem morderstwa, jakiego dokonał konkuben na dziecku swojego w ostatniej dekadzie i pewnie nie ostatniego. I szukamy przyczyn, pytamy o zależność między kondycją instytucji, o zdolnością prawa do przeciwdziałania, ale tak naprawdę nie mówimy o tym, kim jesteśmy wewnątrz. Y, co to znaczy? Nie mówimy o tym, że tego mężczyznę, który zabił niewinne dziecko, tak, tak, wychował jakiś ojciec, wychowała jakaś matka. I pytanie tak, jakie dali mu wartości? Czego nauczyli? Czy nauczyli, że życie jest niepowtarzalne? Że nie można go już więcej razy kupić? Że lepiej dyskutować niż bić? Że dialog jest nieporównywalnie lepszy od, mono, od monologu. Otóż my zawsze widzimy tylko ten końcowy obraz. Natomiast tragedia zdarzyła się w życiu tego mężczyzny, który nie otrzymał wartości podstawowej, że życie jest niepowtarzalne. On zniszczył to życie, bo nie miał jego świadomości. Musi ponieść za to konsekwencje. Ale najłatwiej jest powiedzieć, tak, wsadzimy go za kratki. Ktoś nawet dzisiaj powiedział, że bo, może trzeba wrócić z wyrokiem śmierci. A może zaczniemy rozmawiać o tym, jak wychowywać ludzi. Jak dawać im wartość? Jak mówić, co, co jest moralne, co jest niemoralne? Co jest dobre, co niezłe? I to nam się załamało, dlatego że mamy dziewczynki i chłopców rzucających makabryczne filmy do sieci. Mamy streamerów, mamy y, zgożkniałych idiotów, którzy pokazują się w telewizji jako, jako wzory. A później dziwimy się, że ludzie y, tak postępują. A nie, nie mamy w sobie żadnej refleksji. Nie mamy refleksji w tym, jak bardzo szkodliwy jest film Rodzinka.pl. Rzeczywiście? A no dlaczego? Wraca, wraca spracowana matka do domu, ojciec trzyma buty na stole, dzieci oglądają telewizor, koryto, koryto w, ku, w kuchni. Oglądają... No niby, niby seriale mają odwzorowywać um, rzeczywisty klimat, jaki panuje w społeczeństwie. Zaraz. Telewizja publiczna jest nie tylko od komedii, telewizja publiczna jest także od tego, żeby pokazywać, jak powinno być. I niestety, moim zdaniem, telewizja publiczna w znacznej części nie pełni tej misji. Tak samo tej misji nie pełni wiele instytucji państwowych. My jesteśmy, jesteśmy dzisiaj załamani tym, że tak bardzo dużo młodych ludzi używa alkoholu, ale w ogóle nie, rozum, nie rozmawiamy o tym, jak jest... Potężne rozpowszechnienie y, palenia y, nowych form nikotynizmu, czyli wszystkich podgrzewaczy dymu. W ogóle się tym nikt nie zajmuje. Nie przyznaje się do tego Krajowe Biuro do Spraw Uzależnień. Wcześniej nie przyznawała, nie przyznawała się PARPA. Obok nas są takie bagna, którymi nikt nie chce się no zajmować. Dobrze, ale dzisiaj oczywiście wszyscy się prześcigują z jednej strony co zrobimy, jak złapiemy tego przestępcę, co byśmy mu zrobił, czyli kara śmierci, coś tam, coś tam. Z drugiej strony mm. mamy, kto zawinił, gdzie był prokurator generalny, yy, gdzie był rzecznik praw dziecka, gdzie była minister do spraw rodziny, gdzie do, był ktoś, dro, tam, gdzie do, był ktoś tam, gdzie był ktoś tam. Gdzie był... Pa, drogi panie Janie, co ma do tego rzecznik praw dziecka, co do tego ma minister sprawiedliwości, co do tego ma minister edukacji? Nic. Oni mają zajmować się rozwiązywaniem problemów w skali państwa. Natomiast my musimy się zająć tymi, którzy są na dole, musimy się zająć przywracaniem klasycznych form wychowania, tworzenia, może nieładne określenie, określenie, kształtowania dzieci, które będą odporne psychofizycznie, dzieci, które będą asertywne, dzieci, które będą empatyczne, ale żebyśmy to zrobili, to takie umiejętności musi posiadać matka i ojciec. Ja w tym roku, a mamy raptem maj, byłem w prawie 70 szkołach. Spotkania z nauczycielami, z rodzicami, z starszymi uczniami, Kla, klas szkolny. I okazuje się, że na spotkania w szkołach przychodzą fajni rodzice, tacy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje, a nie ma tam tych rodziców, których się wali wszystko. Pani dyrektor, pa, a, pan dyrektor uz... mówi, posłuchaj, no nie ma tego człowieka, a miał szansę dowiedzieć się czegoś, podnie, podnieść swoje kompetencje. Otóż nam uciekają, ucieka ogromna ilość ludzi, którzy mają problemy i to pewnie potwierdzą wszyscy, Wszystkie koleżanki i koledzy terapeuci, że my nie dostajemy dzieci na pierwszych, drugich poziomach zagrożenia, tylko dostajemy takie, które są po prostu wgniecione w problemy z zaburzeń uzależnień. Przykład. Ale, ale to i tak, że one gdzieś tam na jakimś etapie mają szansę do pana trafić, ale ile jest takich, która nie trafia, które nie trafiają? Większość nie trafia. System jest niewydolny. Zauważono oczywiście bardzo prawidłowo zauważono to, że potrzebujemy pedagogów specjalnych, tylko musimy pamiętać o tym, że ci pedagodzy specjalni w takiej ilości, której polska szkoła potrzebuje, dotrą do tej szkoły za pięć lat, dlatego że my dopiero w tym roku zaczniemy szkolić tych, pe tych pedagogów. Są oczywiście wyśmienite uczelnie na czele z Akademią Pedagogiki Specjalnej, ale one dają może jedną dziesiątą potrzeb rzeczywistego państwa. Cały kłopot polega na tym, że te wielkie problemy ciągle nam umykają. Umknął nam problem dopalaczy. Trzeba było wielu, wielu Lat. I ówczesnemu ministrowi sprawiedliwości i ministrowi zdrowia mówiłem, co się szykuje, to powiedzieli, pan jak zwykle przesadza. Jak, jak przesadzaliśmy? 300 ofiar śmiertelnych. To, to tak, taka przesada musi być. Yy, uciekł nam problem cyberzaburzeń, yy, cyberuzależnień. Uz to jest no, ostatnie 10 lat. Szerokopasmowy internet, LTE, dostępność Wi-Fi na każdym kroku. To, to, to przepraszam bardzo, to po to płacimy ludziom, którzy pracują w instytucjach państwowych, tak ogromne pieniądze, żeby oni tego nie zauważali? Przecież instytucjami odpowiedzialny, odpowiedzialnymi za uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, od 20 lat kierują ci sami ludzie. Nieprawdopodobnie. A ja, nieprawdopodobnie. Tak, a ja nie a widzę, to by... się zmienia. To jest dynamiczna sfera. Tutaj jest, nie, e... nie, nie zmienia się. Zabawa w policjanta i złodzieja. Jeden... Tak, sytuacja się zmienia. Są ci sami ludzie, ale nie ma wyników. Ja w każdym razie tych wyników nie widzę. Bo tymi wynikami byłoby to, gdybyśmy mieli nieporównywalnie więcej pieniędzy na profilaktykę. Żeby to była profilaktyka systemowa. Żeby instytucje państwowe dawały pieniądze na to, to, co jest najistotniejsze. Nie chodzi o wydrukowanie książki. Chodzi o pełne zdiagnozowanie zjawiska, a następnie przeszkolenie ludzi. Dlaczego? Przepraszam, panie, panie profesorze, ale przecież co roku są publikowane raporty, w których wszystko się zgadza. No są co są. Ale raport to są liczby. To jest nic innego. Na podstawie liczb możemy sobie określić skalę zjawiska, a my potrzebujemy specjalistów. Ja chciałbym publicznie zapytać, dlaczego ludzie muszą płacić pieniądze w mojej ojczyźnie, w moim państwie, za to, żeby zostać terapeutą uzależnień? Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie da dziesięciu uczelniom państwowym i dziesięciu uczelniom niepaństwowym prawo do kształcenia terapeutów, na przykład w cyklu dwuletnich studiów podyplomowych? To jest, jest genialne. Bym... Powie... Tak? A dlaczego ci ludzie mają płacić 40, 50, 60 tysięcy z własnej kasy, żeby zostać terapeutą? Przecież. Jesteśmy świadkami sieci podobnej do korporacji, yy, nie wiem, notariuszy, yy, adwokatów, wszystkich innych. Nie wolno iść w sieci. Ale no, to, to, że, czy... to jest taka dosyć elitarna, e, e, elitarna grupa zawodowa, która się reprodukuje, ale w obrębie własnego środowiska. Grupa tak? świetnie wykształcona, trzeba im to oddać. Absolutnie tak. kompetentna, tylko że grupa zamknięta. A jeśli w państwie jest problem... To znaczy, że ten problem trzeba tak rozwiązać, żeby państwo dynamicznie i szybko zagrozić rekrutację. A, absolutnie. Jestem zwolennikiem, żeby. Pan minister zdrowia, pan minister yy, y, sprawdzi szkolnictwa. Sprawiedliwość bo przecież to jest przeciwdziałanie przenieśli, przenieśli to do uczelni państwowych, krótko mówiąc, zabrali to z sieci, a uruchomili to w systemie państwa. Tak działa państwo sprawnie. Tak kształcimy pedagogów resocjalizacyjnych, tak kształcimy pedagogów specjalnych, tak samo powinniśmy kształcić terapeutów uzależnień. Dobrze, to Amen. teraz. Za, za, super. Jeżeli mamy już tych terapeutów, z czym oni się muszą zmierzyć? Jak wygląda dzisiaj rzeczywiście kondycja tych dzieciaków, które? Do pana są przyprowadzane, o ile są przyprowadzane. No bardzo często jest tak, że, że nie mogą dotrzeć, bo, bo mówią tacie i mamie, że nie przyjadą. Przede wszystkim powinniśmy umówić kondycję rodziców Dlatego, że jeśli dostajemy dziecko z problemami To my oczywiście bardzo szybko zdiagnozujemy co tam jest Czy to są uzależnienia behawioralne, czy to są substancyjne Czy to są inne zaburzenia Jeśli mamy z tym problem to prosimy o to psychiatrów Bo to nie jest tak, że potrafimy wszystko sami zrobić Ale nagle się okazuje, że kluczem, tą puszką otwierającą Pandorę Jest nikt inny jak mama i tata Dziecko, nieuczone zasad Niewychowywany zgodnie z regułami, nieuczo, nieuczone pracy, dostające wszystko, bardzo słabe, psychofizycznie, dziewczynka nie chodząca na y, y, WF, chłopiec nie pomagający w ogródku, a wchodzimy do jego pokoju, a w pokoju jest wszystko: laptop, y, PlayStation, y, telewizor, buty za 700 zł. A, wszy wszystko jest. A pytamy, a czy wasza córka robi w każdy wtorek wam kolację, a czy w każdy piątek sprząta toaletę? I słyszymy od chłopca, że on nie będzie sprzątał, bo to jest obrzydliwe. No to może nie będziesz jadł, może nie będziesz miał butów, albo kupimy tobie buty za 40 zł. Bo o, o co chodzi? Człowiek się fajnie rozwija, jeśli ma jedno prawo i jeden obowiązek. Jeśli ma dwa prawa, to musi mieć dwa obowiązki. To się nazywa równowaga. Wtedy nagle zaczynamy wiązać, że jeśli moi kochani rodzice kupili mi za 2000 zł telefon, to to jest ich ciężka praca, to ja w zamian za to na przykład raz w tygodniu sobie im kolację i na pewno raz w tygodniu posprzątam ogródek, albo nie wiem, wymyję tą, tą łazienkę. Ale my tego nie wiążemy. My dzisiaj uznając, że żyjemy w dobrostanie. Przepraszam, w dobrobycie, zapomnieliśmy, że kluczową wartością dla rozwoju człowieka jest dobrostan. Jeśli tworzymy dobrostan, to ten dobro, do, dobrobyt no dobrze, może a, być trochę mniejszy. No dobrze, ale ludzie mylą ten dobrostan z dobrobytem. Dobrostan dla wielu to jest właśnie wyposażenie dziecka w to wszystko, co, no, czego nam zabrakło, czego myśmy nie mieli. Ja jestem główną komuny I, i, i uwielbiam yy, księdza profesora Tischnera. Główno prawda. To nie ma nic wspólnego z prawdą. Pra, pra, prawdą jest to, że jeśli równoważymy wszystkie rzeczy i na to nakładamy coś, co jest najważniejsze, co jest związane z psychologią rozwojową człowieka. Otóż jeśli mamy w domu dwójkę dzieci, a w telewizji gdziekolwiek idą fajne programy, to musimy wiedzieć, że jeśli to jest program dla 15-latka, to nie może obok niego siedzieć 3-letnia siostra. Jeśli nasz osiemnastoletni syn razem z nami ogląda poważny film, który ma już pewien potencjał emocjonalny, wymaga pewnej refleksji, to 11-letnia siostra tego chłopca nie może być przy tym. Dlaczego? Bo ona ani rozumowo, ani emocjonalnie nie jest przygotowana. A myśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że my jesteśmy tacy. Starsze dziecko jest takie, no to młodszych przyciągamy do tego i na jednym poziomie pokazujemy świat. Te dzieci nie rozumieją tego świata, oglądają, zapamiętują i chcą w tym świecie uczestniczyć. Dziwimy się, że tak wysoki odsetek piętnastolatek jest po aktywności seksualnej. Jak nie ma być? Jak on tą aktywność seksualną ciągle ogląda i traktuje jako normalną część życia. Ona jest normalna dla Pana, dla mnie, dla dorosłych oglądających to, ale nie dla piętnastolatki przyprowadza mama do nas piętnastolatkę i mówi, że od roku jej córka bierze środki antykoncepcyjne, bo mówi, bo wolę, żeby ona była bezpieczna, a przecież ona będzie bezpieczna. Jeśli będzie potrafiła powiedzieć, nie, to jest jeszcze nie mój czas. Ja jeszcze, ja jeszcze poczekam. Jesteś fajnym chłopakiem. Pójdziemy do kina, będziemy się bawili. My nie mówimy o fundamentalnych rzeczach związanych z rozwojem dziecka. To ja ale... rozmawiałam o tym z córkami i rozmawiałam o tym z synami. To były trudne rozmowy. Czasami oni się czerwienili. Mnie czasami też było trudno, pomimo, że jestem zawodowcem. No tak. Ale daliśmy radę. To znaczy, że każdy da radę. Dobrze, ale bardzo często argument rodzica, który przyprowadza takie, takie dziecko, no nie wiem. Z problemem uzależnienia od smartfona Od mediów społecznościowych Czy od jakichś e, e, Czy już jakby Który jest po inicjacji seksualnej Słyszymy Ale wszyscy tak robią Ja nie mogę mu no tego Czyli jak wszyscy kradną to ja też będę kradł no dobrze, ty, Jeśli pan wszyscy tak... pokazują środkowy palec To ja będę ben... Nieprawda Otóż wychowanie jest takim zachowaniem czy takim procesem, który ma kształtować człowieka, w którym kluczową rzeczą jest dobro. Zrozumienie, że granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka. To jest tak, taki proces, w którym człowiek jest przygotowywany do życia społecznego. A życie społeczne co oznacza? Że muszę umieć żyć w określonych hierarchiach, w określonych relacjach. Muszę wiedzieć że to życie jest oparte także na kulturze, a ta kultura wymaga na przykład obecności. To nie, nie ma czegoś takiego, że ja będę sobie grał w gry komputerowe i nie pójdę z wami na imieniny do wujka Juska. Otóż chodzi o to, żeby uzmysłowić, że twoja obecność na tych imieninach razem z twoim kuzynem i koleżanką, to jest nic innego jak pchanie kuli kultury dalej. I albo ta kultura przetrwa, albo ta kultura po prostu się rozpłynie. Dzisiaj już tą kulturę zamieniamy. Coraz rzadziej siadamy razem do stołu, bo córka mówi, będę jadła u siebie w pokoju. Nie będziesz jadła, od jedzenia jest kuchnia albo salon, jemy razem. Wstajemy od stołu dopiero wtedy, kiedy wstaje mama, a mama ma, raz... Ale... mama ma być wredna, a mama nie wstawać. Nie? Ale żeby razem usiąść, to trzeba od... Czas. odłożyć tak. trzeba odłożyć laptopa, odłożyć smartfon. Wyłączyć się, bardzo, wylogować do rzeczywistości. O bardzo fajnej rzeczy i bardzo ważnej Panowi, że jeśli wymagamy czegoś od dzieci, my to wiemy, widzimy w pracy z naszymi dzieciakami, to my jako rodzice musimy postępować identycznie. Jeśli Karol nam mówi, i co z tego, że ja będę przestrzegał zasad, jak ojciec siedzi cały, cały czas w laptopie, a tata mi odpowiada, że no on ma taki biznes, to niech Pan zwolni. To nie będzie Pan jeździł samochodem z czterema kółkami, tylko będzie Pan jeździł jakimś innym, mniejszym samochodem. Myśmy się rozpędzili właśnie w takim oczekiwaniu, że konsumpcja zastąpi nam wartości i takie społeczne funkcjonowanie człowieka. Nie, konsumpcja może smakować, ale to to nie jest takie y, proste. Takie na reso... koniec dnia i tak się liczą te relacje. Tak? Oczywiście, że. Tak. Bo ten ja samochód daje... kiedyś zardzewieje, wieje, kiedyś czędzie go sprzedać, Os... albo wzrosną na tyle opłaty od jego użytkowania, że trędzie się przesięć Mo Moi dowód. fajni studenci, Ta. Mówią, że ogromna większość ich koleżanek i kolegów i oni tak samo przestali chodzić do kościoła. Nie uczestniczą w życiu, w życiu religijnym. Pytam ich dlaczego. Mówią, a bo, bo, bo widzimy takie zjawiska w tym kościele, bo widzimy też nowe programy artystyczne, nowe oferty kulturowe. Ja stawiam im zawsze takie porównanie. Otóż. Miliony ludzi chodzą w niedzielę do kościoła, oglądają ten sam film o godzinie 11. Ten film się zaczyna tak samo, ma podobny scenariusz i podobnie się kończy. E, e, idźcie tysiąc razy na ten sam film, najlepszy, na awatara, do kina. Po dziewiątym, po dziesiątym będziecie mieli dość. Dlaczego? Dlatego, że ten film niedzielny, albo odbywający się w normalnym dniu tygodnia, on niesie jeszcze coś niezwykłego, relację wewnętrzną człowieka, nawiązywania do czegoś, poszukiwania poszukiwania kogoś. I to, co jest chyba największym naszym dzisiejszym problemem, to jest to, że znacząca część młodych ludzi jest wyzuta ze świata wartości. My tracimy pokolenie. I teraz brzmi pytanie, panie pani Janie, czy jeśli to pokolenie będzie miało dzieci, czy ono będzie w transformacji przenosiła wartości, które Pan wnosi do życia, Pana zespół, Pana rodzina, czy ono te dzieci nie wniosą? Jak nie wniosą, to będziemy mieli już dwa pokolenia, które to utracą. A jak utraci to tr trzecie, to będzie zapaść części naszej cywilizacji. Zapaść, bo to już widzimy. A czy to nie jest też tak, że w pewnym momencie człowiek dojrzewa do tego, że instytucja rodziny jest ważna, że y, po tym burzliwym okresie młodości y, zachuczało, zaszumiało w lewo, w prawo, jednak ten moment ustabilizacji, tęsknota za normalnością, tęsknota za, żeby mieć dom, żonę, dziecko, jedno, drugie, trzecie. Czy to przyjdzie? U części ludzi na pewno przyjdzie, ale przecież widzimy, to są świetne badania socjologów, wskazujące na to, że kobiety rodzą dziecko coraz później, mężczyźni i kobiety kobiety zawierają związek małżeński coraz później albo żyją w związkach nieformalnych, ale do, do, co do tego, to akurat tym bym się jakoś bardzo nie przejmował. Problem polega na tym, że jeśli na świat przychodzi w coraz większej ilości przychodzą dzieci, kobiet 35-40 letnich, to zanim oni to dziecko wychowają, to będą mieli 55-60 lat. Co się stanie? Stanie się to, że zanim y, y, dzieci tych dzieci pojawią na, się na świecie, to nie będą, nie będą się pojawiały związki trzypokoleniowe. Dlaczego? Bo rodzice, Relacje tak, rodzice będą odchodzić. Po prostu będą odchodzić. Albo będą na tyle zmęczeni, że tak. nie będą w stanie I, się już i, wykrzesać i, dać czegoś temu i my dziecku. Mu, Musimy coś zrobić. No 500 plus niestety nic nie przyniosło, przyniosło. Po, po, Polity. To był fatalny błąd. No dzisiaj beneficjentami 500 plus najczęściej są. Komisje samochodowe. Z... <grych> albo y, 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 z jednym dzieckiem. Komisje samochodowe i wielkie markety, w których po prostu tak. lepiej jemy, albo gorzej jemy, ale za to dużo jemy jedzenia, jedzenia śmieciowego. Trzeba szukać sposobów. Są od, te, od tego specjaliści. Trzeba szukać w ogóle ekspertów, którzy sprawdzą i weryfikowalne metody przeniosą do rzeczywistości społecznej. Jeśli nie, to, to zwróćmy uwagę na to, że nas jako Polaków, obywateli Polski jest coraz mniej. Myśmy podnieśli potencjał ludnościowy Polski. Przedłużając przez... życie. Tak. I, I imigracją trzech y, milionów ludzi z Ukrainy, ale na całym Białorusi częściowo też. Tak, i, no, i podnosząc, ale jest coraz mniej. I podnosząc y, dożywalność, czy przeżywalność. A na tak? no... pokoleniu, w moim pokoleniu. No, to tak. w pokoleniu dzieci tak nie będzie, ponieważ jedzą dużo jedzenia śmieciowego, nie zaczyna się pojawiać się. problem y, oty, otyłości, coraz więcej hej, chemii w jedzeniu. I dzisiaj już są naprawdę takie rzetelne analizy poka pokazujące, że pokolenie naszych dzieci będzie żyło krócej od nas. A, a matka. Tak, a, a moim największym kapitałem naprawdę jest to, że ja na skutek tej zmiany, możliwości y, y, doskonalenia swojego, swojego zdrowia, ale także wiedzy, którą uzyskujemy, będę żył prawdopodobnie dłużej od swoich rodziców. I to będzie dla mnie. Czego wszyscy panu serdecznie wow. życzą. Ja, ja te 97 chciałbym wykręcić, mało tego. <laughs> Dobry, chciałbym... tak, dobra, aspiracja. Tak, po tej 90 chciałbym chodzić, a dzisiaj nam dzieciaki będą uciekały w wieku 75. Panie profesorze, lat. to wróćmy jeszcze na koniec. Wróćmy do tego, gdzie pan widzi dzisiaj największe zagrożenie w, w tym. W, w w tym, co może dzieci spotkać złego. Mówimy o tych, które dzisiaj przychodzą na świat, czy te, które już mają 3-4 lata, które są obdarowywane przez kochającego wujka smartfonem, które są przez mamusie dopieszczane każdą i zachcianką. Chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach i zaapelować do rodziców. Do czwartego roku życia nie pokazujcie dzieciom telewizora. Nie dlatego, że telewizor jest zły. Mówię oczywiście o przekazie telewizyjnym, nie chodzi o, o sam obiekt. Dziś do 10-11 roku życia nie kupujcie dziecku samodzielnego smartfona. Nie, nie róbcie tego, że jak jest komunia, to musi dostać własnego smartfona, dlatego że nie ma żadnego związku między duchowością a te, tym materialnym urządzeniem. To jest fikcja, my to fikcję sobie wymyśliliśmy. Ale jeśli już dacie to urządzenie, to załóżcie na nim program kontroli rodzicielskiej. Poczytajcie, wejdźcie na stronę Centrum Profilaktyki Społecznej. Zobaczcie, jak wygląda kontrakt. Cyfrowy, zastosujcie go. Róbcie to bardzo, bardzo spokojnie i to jest pierwsza rzecz. I taki ten program, tą aplikację kontroli rodzicielskiej można zamontować w każdym. W każdym punkcie, telefonie za darmo. W każdym punkcie każdej sieci. Tak? Albo po prostu za, za kilkadziesiąt złotych kupić bardziej profesjonalny. Ale ten podstawowy wy, wystarczy. Czyli inaczej, do, cze, do, do czego służy ten program kontroli rodzicielskiej? On modeluje dostęp dziecka do technologii cyfrowych. W odpowiednim czasie możemy wyłączyć, ale także możemy zablokować pato patotreści, na przykład. Patostyfik streaming, pornografię, hazard ele elektroniczny. A, a dzieci korzystają z tych wow. stron? No, y, czy, czy korzystają? Y, około połowa piętnastolatków oglądała pełen film pornograficzny. W tym roku. W tym roku no to 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 twarde badanie czyli, czyli zanim to dziecko ma kontakt czy w ogóle będzie miało jakiekolwiek doświadczenia erotyczne zanim zrozumie, ono już ma ono już obraz. ma wdrukowany obraz. Jak wdrukowaną wygląda? tą patologiczną relację Dokładnie poniżania czyli. kobiety że to nie jest miłość tylko jest to ciało tak? że to jest po prostu takie instynktowne, tylko behawioralne działanie i to rzeczywiście dobra często procesie, podszyte nie? przemocą, często podszyte jakimś patologiem Wy, no. przede wszystkim wykorzystywanie Takim poniżeniem kobiety, która przecież jest absolutnie podmiotowa. One, one to mają, no i traktują to jako normalną część życia. na tym kształtuje się ich wrażliwość? Raczej antywrażliwość, Bez. albo brak wrażliwości, to jest lepsze, ale. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chodzi o to, żeby odbudować relacje szkoły z rodzicami, żeby rodzice zrozumieli, że w polskiej szkole mamy profesjonalnych nauczycieli, naprawdę mamy cudownych ludzi, żebyśmy nie kontestowali tego, co oni robią. Jeśli oni wprowadzają określone zasady, to nie dlatego, żeby było źle dziecku, tylko dlatego, żeby ono się fajnie rozwijało, rozwijało. żebyśmy nie buntowali się przeciwko temu, że dzieci wchodzące na lekcje mają mieć telefony wyłączone, tak? A Co buchy? znaczy wyłączone? No wyłączone? to wyłączone znaczy, yy, głośnik? Yy, nie, nie, telefon dzwony? powinien być albo w trybie samolotowym, albo wyłączonym, dlatego że jeśli u Jasia telefon w plecaku zabuczy, a w tym czasie pani mówi o czymś ważnym z geografii, na przykład jak wygląda kontynent południowoamerykański, a jeśli mówi tak, Magda, o nie, Irenka, Instagram, TikTok, nie, już nie ma tej lekcji geografii. Dlaczego? Bo to jest bardzo stymulujące. Czyli nie chodzi, nie chodzi o to, żeby zabraniać, tylko chodzi o to, żeby ten telefon wykorzystać wtedy, kiedy jest na lekcji Potrzebny. Pani nauczycielka mówi, wyciągnijcie telefony, poszukamy, zrobimy cokol cokolwiek. Chodzi o to, żebyśmy uwierzyli nauczycielom, że są profesjonalni. Pan powiedział, że, że nauczycielka będzie chciała, żeby wyciągnął telefony. Tak, owszem, być może coś takiego się zdarza i być może coś takiego jest potrzebne na jakich przedmiotach. No jest, Są przedmioty informatyka i tak dalej. Ale w książce, którą znamy oboje, bo rozmawialiśmy kiedyś, bo rozmawialiśmy o tym już kiedyś, w książce Manfreda Spitzera, on przywołuje badania, z których wynikało, że każda kolejne, kolejne tysiące euro, które były inwestowane w cyfryzację i informatyzację klas, przynosiły gorsze wyniki w nauczaniu. To brzmi zupełnie nieprawdopodobnie, tak. ale jak... Ale, ale... Dlatego, że czytanie na, w książce a czytanie na ekranie, zapisywanie na laptopie, a pisanie na długopisie to są dwa zupełnie inne światy. Czyli jeśli robimy takie badania, w którym studenci część studentów pisze na laptopach, a część pisze długopisami, Kartką... tak, a następnie odtwarzamy wyniki edukacyjne to wyższe wyniki edukacyjne uzyskują ci, którzy pisali długopisem. Tak, dlaczego? Dlatego, że tutaj dochodzi do bardzo silnego stymulowania mózgu. Jak gdyby nad że pracujemy zupełnie, i, i, Litera, musimy wstawić tak, coś. Tak. My ciąg... widzi, widzimy, widzimy to, zastanawiamy się, przywracamy, a tutaj te relacje nie, nie, nie zachodzą, tak? Światło no niebieskie tak. jeszcze działa, tak? Przypomina nam się, o jejku, prawda? Co, coś się tutaj działo, coś, coś robiłem. Da radę wykorzystać te urządzenia, ale żeby je wykorzystać musimy mieć specjal, specjalne sieci programów. Do matematyki, do geografii, do języka polskiego, żeby pracować na ekranie, ale nie możemy doprowadzić do sytuacji, w którym ekran, urządzenie będzie podstawowym urządzeniem w szkole. Dobrze, to na, to, na, to, to na koniec jeszcze, tutaj długopisy lecą, to na koniec jeszcze... Yy... Bo bardzo często w rozmowach o mediach społecznościowych czy o korzystaniu ze smartfona, mówimy o samym mm, tym, co wiąże się z treścią, z dostępem, ze stronami, ze streamingiem i tak dalej. Rzadziej mówi się o tym czysto fizycznym oddziaływaniu. To, co pan powiedział, zainspirował mnie pan. Niebieskie, niebieskie światło, krótka odległość. Ale, ale ważniejsza rzecz: kładę laptopa na kolanach. Laptop to jest temperatura. A poniżej mam urządzenie, które, które jest niezbędne do tego, żeby powstał kolejny człowiek. Kolejne pokolenie. Tak, jeśli dzisiaj y, zadajemy sobie pytanie, dlaczego kobiety i mężczyźni mają niższą płodność, to także dlatego, że te urządzenia lądują tutaj. Dlatego, że wtedy zdolność nasza, jajeczka i plemnika jest nieporównywalnie niższa. To jest tak samo jak z ciałem człowieka. Jak jest w pokoju 29-30 stopni, tam się chce spać. A jak jest chłodniej, nie zimno, tylko chłodniej, to przecież nasza sprawność jest nieporównywalnie tak. lepsza. Chcemy, chcemy się ruszać. My nie zauważamy tego, że telefon schowany do kieszeni cały czas pracuje. To oddziaływuje, 4... no tak, wysyła impuls i przyjmuje tak, impulsy, przyjmuje impulsy. Tak, to jest 6-7 sygnałów na jedną sekundę do wieży, zwierzy. Nie widzimy tego, nie odczuwamy, to nie boli. No dobrze, panie profesorze, niech mi pan powie, segregujemy śmieci nauczyliśmy się, no nie wiem, jakoś no dbać o to, żeby nie wyrzucać lodówki do lasu, tak? I, i nagle się, i, i taka edukacja jakaś od lat postępuje i ludzie, no nie wiem, przestaliśmy palić papierosy w pomieszczeniu, jako, jako populacja, jako społeczeństwo. Ale zaczynamy kawiarnia. palić te papierosy. No tak, ale, no ale dlaczego... Tu nie ma jakichś ostrych ostrzeżeń. Dlaczego na smartfonie nie jest narysowane tak jak na paczce papierosów, co y, ci, którzy walczyli z nikotynizmem, no dlatego, że tam jest lata potem, im zajęło. To, dlatego, żeby... że tam. No tak, to co zaczął pan profesor Zatoński. To, to jemu zawdzięczamy to, że żyjemy dłużej, że mniej Polaków umiera na nowotwory płuc, to, to naprawdę za to powinien dostać Order or, Orła Białego, cudowny, Ale, no. cudowny człowiek. Natomiast my się mierzymy w tej chwili z potęgą międzynarodowych korporacji, z firmami, które mają miliardy dolarów. Do I one, jeśli pan idzie przez Warszawę, Wrocław albo Poznań, to widzi Pan. Widzicie, mamy mare. telefona, konkretnego piłkarza, Aple, konkretną coś tam, piosenkarkę. Tak. A ja bym chciał zobaczyć tą samą piosenkarkę, która pisze, kochani rodzice, załóżcie program kontroli rodzicielskiej. Tylko kto jest za to zapłaci? Albo czy ona zrobi to za darmo? Tak? Bo chciałbym. No właśnie, albo, że, albo... albo że koszykarz napisze, nie trzymaj telefona w kieszeni, będziesz tatą, nie? Przecież oni oddziaływują, mają ogromny wpływ na. Albo to, że jak 13 trzynastolatka siedzi trzy godziny dziennie w mediach społecznościowych, to ma większe prawdopodobieństwo. Podobieństwo, że niestety będzie. O, ok, ale, ale to się powinno pojawić tak samo w programach y, y, telewizji publicznej, w radiu publicznym. Przecież my mamy ogromne. Y, możliwości oddziaływania. Tak, oddziaływania. Tylko my z tych możliwości oddziaływania nie, nie korzystamy. Albo jest niewielu ludzi którzy chcieliby to robić. Słyszymy, to my to robimy. Tak, ale robią, robią to fajnie śniadaniówki. Tam często się pokazują. Tylko, że śniadaniówki nie widzi Kasia i to no Tak, bo siedzą, w, bo siedzą w szkole. W szkole tak? Ja tata też pracuje, tak. a mama ogląda tak, to pracując. Tak. Więc chodzi tylko o, o przemodelowanie i zauważenie, powiedzenie, to nam dzisiaj zagraża najbardziej i tym się musimy zająć. System jest absolutnie rozbudowany. Tworzymy coraz to kolejne nowe e, instytucje. I co z tego? Jak mamy coraz słabsze wyniki? Mamy na, coraz więcej problemów. I na koniec, e, tak, zupełnie na koniec: e, media społecznościowe, telefony z, z ekranem dotykowym plus szerokopasmowy internet towarzyszy nam zaledwie od 12. 15 lat w takim zakresie, w tej, w, tej, w tej jakby proporcji oddziaływania na nas. My naprawdę jeszcze niewiele na ten temat chyba wiemy. Nie wiemy, nie wiemy, jak nie będzie... wiemy jakie będą długofalowe konsekwencje. Tak, nie wiemy, jak sztuczna inteligencja będzie działała, dlatego trzeba zrobić takie fajne kroki. Idą wakacje, kochani rodzice, wasze dzieci usiądą z tyłu, ale ich telefony mają być z przodu. Niech patrzą na bociany, na wiatraki, na koszących rolników, na autostradę i nie zatrzymujcie się w McDonaldzie. To, to chociaż na dobry początek. Taka mała, mała tak, propozycja, tak, bo, dobra Bo, bo, rada. bo małymi, Mały kro kroczek. małymi krokami robi się duże rzeczy. Na małych kamykach buduje się większe rzeczy, ale nie budujcie na piasku. I o, o tym, jaki powinien być następny krok, ja obiecuję Państwu, e, będziemy rozmawiali z profesorem Mariuszem. W kolejnych naszych spotkaniach. Panu dzisiaj bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Jestem naprawdę wzruszony, że mogę być u Państwa. Bardzo dziękuję, Pani. Bardzo Jemy. dziękuję. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Do widzenia.